Ilekroć myślę ostatnio o pani premier Ewie Kopacz, przypomina mi się stary dowcip jeszcze z czasów PRL-u, jak to przychodzi pewna pani do lekarza i mówi: panie doktorze, wszyscy mnie ignorują, na co lekarz mówi: następny proszę. Ten dowcip przychodzi mi do głowy właśnie dlatego, że pani premier uporczywie domaga się uwagi, a to pana prezydenta, a to opinii publicznej, a to opozycji, a to prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i twierdzi równie usilnie, że ma coś niezwykle ważnego do powiedzenia tym wszystkim osobom, z którymi kontaktu się domaga. I to jest tak jak w różnych sytuacjach życiowych, że ile razy ktoś nas zaczepia i mówi: no ale pozwólcie mi wreszcie powiedzieć. No i w końcu ktoś nie wytrzymuje i mówi: no dobrze, no powiedz, co masz takiego ważnego do zakomunikowania. I wówczas okazuje się, że ta osoba nie ma nic poza jakimiś komunałami do powiedzenia, natomiast sensem jej istnienia, zanim doszło do tego aktu wypowiedzenia tych ważnych słów, było to, żeby zwracać uwagę, że ma coś ważnego do powiedzenia. Ja powiem przewrotnie tak. Całe szczęście, że pani Ewa Kopacz nie ma tych okazji do powiedzenia, do tej konfrontacji, kiedy się domagała konfrontacji z Jarosławem Kaczyńskim, że ona jako lider partii chce się skonfrontować z liderem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz się domaga spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. I mówię, całe szczęście, że do tego nie dochodzi, bo gdyby to wszystko wyszło na jaw, co ma potem do powiedzenia, trzeba by zwołać konferencję prasową, to by ta cała pustka wypłynęła i naród by to usłyszał, co przecieka w jakimś sensie z relacji z tych objazdowych spotkań Rady Ministrów. Więc, szanowna pani premier Ewo Kopacz, po pierwsze tak, nie warto zawracać zapracowanym ludziom głowy tym, że się chce z nimi rozmawiać, jeśli nie wie się, co się chce im powiedzieć. I niech pani pozostanie na tym etapie, że tylko zapowiada, że chce się spotkać. Bo naprawdę nie tylko widzowie będą rozczarowani tym, kiedy już do takiego spotkania dojdzie.